Dzień dobry Państwu. Nazywam się Robert Skowroński i jestem adwokatem. Jeden z najbardziej ekscytujących aspektów bankructwa jest elastyczność, które to prawo daje klientom do realizacji swoich celów z ich domem i innymi nieruchomościami. Bankructwo nie jest prawem jednego rozmiaru, które pasuje wszystkim tak samo, czy ma te same rozwiązanie dla każdego. W bankructwie istnieje wiele możliwości i tyle opcji, że klienci zwykle mogą sobie wybrać i dopasować takie rozwiązania, które najlepiej spełnia ich potrzeby. Ponieważ istnieje tyle opcji, nie będziemy w stanie przedyskutować wszystkich z nich. Skupimy się tutaj tylko na cztery najbardziej popularnych opcjach, z którymi klienci posiadający domy spotkają się ogłaszając bankructwo. Prawdopodobniej najbardziej popularną opcją jest ta, w którym klient chce utrzymać swój dom i płacić mortgage bez zmian, jakby nigdy nie ogłosił bankructwa. Tak naprawdę większość klientów zakłada sprawę, ponieważ nie mogą nadążyć z płatnościami na kart kredytowe lub dlatego, że spłat tych kart powoduje, że nie są oni w stanie spłacać kredytu na dom spłaty domu zwykle nie są problemem. Więc bankructwo pomaga poprzez pozbycie się ich zadłużeń na kart kredytowych, co pozwala im spłacić mortgage tak samo, jak robili do to tej pory. Po zakończeniu bankructwa mogą zrobić co tylko chcą swoim domem, jeżeli zechcą go zatrzymać, sprzedać, przefinansować lub co tylko im się podoba. Chodzi o to, że w większości wypadków klienci nie włączając, że tak powiem, swoim dom do bankructwa. Innym popularnym rozwiązaniem, by rzeczywiście ochronić dom przed utratą, jest ogłoszenie bankructwa. Często w tych czasach klienci tracą tymczasową pracę i przestają płacić mortgage tylko dlatego, że nie mogą sobie na to pozwolić ale wiele z tych klientów ma szczery zamiar uregulowania zaległych płatności zaraz po znalezieniu nowego zatrudnienia. Problemem jest to, że kiedy pominąłeś już parę miesięcznych spłat, wiele banków stanie się nieprzychylny i po prostu nie zechce z Tobą współpracować. Myśl sobie, że kiedy znajdziesz pracę, będziesz w stanie dogadać się z bankiem, by dokonywać regularnych płatności powiększone o ekstra sumy miesięcznie aż na drobi za zaległości, to często jest niedozwolone. W wielu przypadkach banki są jednorazowe e, zapłacenia całej kwoty zaległej plus odsetki, opłaty za spóźnienia i inne dodatkowe koszty nie zgodzą się na regularnie spłaty powiększone o ekstra sumy miesięcznie rozłożone w czasie. A jeżeli nie możesz zapłacić tego, czego oni się domagają natychmiast, wszystko się dla ciebie pogorszy, gdy założą sprawę o odebranie ci domu. W procesie odebrania nie tylko masz krótki termin, aby pełni nadrobić zaległości i wypłacić całą sumę, ale również cała kwota potrzebna do uregulowania jest teraz większa, ponieważ obejmuje koszty adwokata reprezentującego bank oraz koszty odebrania. Gdy klient nie może zapłacić tej kwoty, ale chce ją chronić przed odebraniem, często ogłasza bankructwo z rozdziału 13. To pozwala im rozłożyć i spłacić kwotę. Za którą są spóźnieni w spłaceniu mortgage na okres do 5 lat, zamiast zapłacenia wszystko na raz. Więc jest to rozsądny sposób do zatrzymania domu. Trzecia opcja jest to również popularna, by dom była bardziej przystępna jest umorzenie drugiego kredytu hipotecznego w bankructwie z rozdziału 13 i pozostawianie pierwszego kredytu hipotecznego bez zmian. Po niedawnym kryzysie rynku mieszkaniowym wiele właścicieli znalazło się w sytuacji, gdzie ich domy były warte dużo mniej niż ich zaciągnięte pożyczki. Podczas gdy wiele po prostu postanowiło opuścić swoje domy, ponieważ nie miało to finansowego sensu, by je dalej trzymać, inni postawili zachować swoje domy i sprawić, by stały się wartościową inwestycją poprzez umorzenia drugiej pożyczki hipotycznej. Teraz. To rozwiązanie jest dostępne tylko wtedy pierwszy mortgage przekracza wartość domu. W takiej sytuacji każdy następny mortgage, drugi czy nawet trzeci, może zostać umorzony. W wyniku tego, po zakończeniu bankructwa, klient teraz ma dom, na którego stać, ponieważ ma tylko jeden mortgage zamiast dwóch lub więcej. Dodatkową korzyść jest to, że o wiele szybciej może uzyskać equity w domu. Czwarta popularna opcja jest pozbycie się domu bez konsekwencji, po prostu włączając go do bankructwa, unikając w ten sposób konsekwencje podatkowe i wyroki za różnice pomiędzy otrzymaną pożyczką a kwotę uzyskaniem ze sprzedaży odebranego domu. Często klienci kupują domy wtedy, gdy ich życie jest stabilne i wszystko idzie dobrze. Oczywiście, mortgage może wydawać się drogi, ale to nie jest problemem, gdy ich dochód jest na tyle duży, by go spłacać. Ale nagle zdarzy się coś niespodziewanego: utrata pracy, zmniejszenie ilości godzin, choroba, rozwód lub inne nieprzewidziane zdarzenia. Które mogą doprowadzić, że ten mortgage już jest za drogi. Dom staje się teraz pętłem wokół szyi, od której chcą się uwolnić, zanim wykończą się finansowo. Innym razem, człowiek kupuje dom jako inwestycja. Myśli, że zakupiony dom wzrośnie wartości, ale czasami zdarza się coś odwrotnego i ceny spadną. Więc teraz dom staje się ciężarem, a nie inwestycją. I klient z tego pozbyć. W takich przypadkach, często bankructwo oferuje bardziej atrakcyjną drogę, by pozbyć się nieruchomości, niż odebranie domu czy short sale z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli pozwolisz na odebranie sobie domu, powinieneś wiedzieć, że ile no jest stan, gdzie możesz dostać wyrok za kwotę zaległą. To oznacza, że jeżeli dom zostanie Ci odebrany, Jesteś w dalszym ciągu odpowiedzialnym za następujący mortgage. Więc, jeżeli Twój mortgage wyniósł 300 tysięcy, a Twój dom został odebrany i sprzedany za 200 tysięcy, to w większości przypadków bank może zażądać od Ciebie pozostałe 100 tysięcy. Poprzez bankructwo możesz uniknąć wyrok na kwotę zaległą, ponieważ odpowiedzialność za wszystkie pożyczki hipoteczne są umorzone gdy otrzyma zwolnienie z długu. A po drugie, jeżeli pozbyłeś się swojego domu poprzez short sale zamiast bankructwo, możesz się spodziewać sporego rachunku z podatek za IRS. W short sale firma, która oddziela ci pożyczki na dom, zgadza się umorzyć część twojego długu, ale IRS nie jest już taki dobry. IRS traktuje umorzoną część długu jako Twój dochód. Oni dodają tę kwotę do Twojego dochodu brutto z pracy lub innego źródła, i następnie zadają, by zapłacił od tego podatki dochodowe. Więc jeżeli umorzono Ci 100 tysięcy Twojego długu poprzez short sale i znajdujesz się w 20% przydziału podatkowym, przygotuj się do zapłacenia podatku w wysokości około 20 tysięcy plus odsetki, kary i inne opłaty, gdybyś nie był w stanie zapłacić tego od razu. Bankructwo w odróżnieniu jest operacją bez opodatkowania. Więc jeśli pozbędziesz się domu poprzez ogłoszenia bankructwa, nie otrzymasz rachunek za podatek. Więc jeśli masz nieruchomość i potrzebujesz pomocy ze swoimi długami, Zadzwoń do mnie, adwokat Robert Skowroński, pod numer 773 283 1600, by umówić się na spotkanie, na którym szczegółowo umówimy opcje i wyznaczymy kierunek do osiągnięcia Twojego celu. Jestem pewien, że przekonasz się, że bankructwo jest wspaniałą prawem, która pomoże Ci w osiągnięciu Twoich celów. Jak nigdy nie myślałeś, że to możliwe, i jak nic innego nie jest w stanie Ci tak pomóc.